Jestem nikim. Nie jestem nikim konkretnym. Kim więc jesteś? Kto jest tym kimś? Nie jestem nikim konkretnym. Bezustannie od świtu poprzez zmierzch aż do nocy. Wszędzie tylko ja, moje, dobry i wspaniały ja. Bez końca skupiam się na sobie. Ale to nie ja, bo nie jestem nikim konkretnym. Nie mam żadnego ja i jestem ponad wszystkim. Znasz mnie. Nie jestem nikim konkretnym, kto tkwi w przeszłych smutkach, tracąc radość dostępną tu i teraz. To nie ja, gnający za snem do spełnienia i gubiący bogactwo chwili. To nie ja. Nie jestem zbiorem złączonych ze sobą ubolałych kawałków, znużeniem wciąż nieprzepracowanej karmy, ani codziennym smutkiem lub wewnętrznym głosem krytyka. Rozpoznajesz mnie? Słyszysz? Czujesz? Nie jestem nikim konkretnym. Nie jest mną ani ciążąca mi samsara, ani więzienie mrocznej ignorancji. Nie jestem więźniem żałosnej fiksacji na sobie, ani egoizmu przemijającego życia. Nie jest mną bezpowrotnie złamane serce. Nie jestem też bezbrzeżną udręką, śmiertelną chorobą, ani trupem bez życia złożonym w kostnicy. Czy mnie poznajesz? Nie jestem nikim konkretnym. Czy mnie słyszysz? Czy czujesz? Nie jestem nikim konkretnym. Nie są mną oczy, które widzą błędy innych, ani ślepota na własne walory. Nie są mną ani łaknące plotek uszy, ani głuchota na serdeczną rodzicielską radę. Chcąc być starszym, kiedy młody, a teraz niezadowolony z podeszłego wieku, nie jestem żadnym z nich. Nie trzymam się kurczowo życia, wzbraniając się przed następnym. Nie jestem kimś, kto szuka problemów, które zabiorą mi spokój ducha. Nie jestem kimś, kto lekceważy drobne sukcesy w imię niewolniczej walki o coś więcej. Nie jestem kimś, kto porzuci przyjaciela na całe życie, bo pragnie chwilowej i niemożliwej miłości. Wyobraź sobie, jak to jest mnie znać. Nie jestem nikim konkretnym, ale uśmiech nie schodzi mi z twarzy, również gdy myślę o śmierci. Nie trzymam się kurczowo tego życia, więc nie porzucę ścieżki do ostatecznej wolności, kiedy będę umierał. Nie jestem nikim konkretnym. Moimi niezliczonymi odrodzeniami, szybką utratą młodości, nieokreślonymi cierpieniami i bólami, ani mym rychłym odejściem. Jestem wolny od narodzin, starości, choroby i śmierci. Znasz mnie? Jestem nikim. Moją prawdziwą naturę znajduję, kiedy jej nie szukam. Widzę siebie, kiedy nie patrzę. Rozumiem siebie, kiedy nie analizuję. Urzeczywistniam się, kiedy nie myślę. Gdy naturalnie osiądę w samym sobie, staje się doświadczenie błogiej pustki, oczyma spoglądającymi w wymiar buddów, uszyma wsłuchanymi w harmonię pierwotnej mądrości, sercem gorejącym prawdziwą, kochającą dobrocią. Jestem nieskażoną ziemią pierwotnej czystości, wolną energią spontanicznej obecności, nieprzesłoniętym światłem, metodą na samowyzwolenie wszelkich nieszczęść,
bramą do powstającego naturalnie doświadczenia urzeczywistnienia. Czy mnie poznajesz? Słyszysz? Czujesz? Jestem tutaj, bardzo blisko, tuż przy twoim boku.